Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Aktywny Senior i zapraszam na kolejne, ostatni z naszej tej nowej serii ćwiczeń na piłce, ćwiczenia dla zaawansowanych, już trudniejsze. Przygotujcie sobie piłkę, przygotujcie sobie coś do picia i zaczynamy kolejne ćwiczenia na piłce. Usiądziemy na piłce szeroko rozstawionymi nogami. Sylwetka jest ładnie wyprostowana i pracujemy ramionami. Otwieramy klatkę piersiową. Wdech, barki ściągamy do tyłu, wydech, dłonie razem. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze 5 razy, jeśli możecie. 5, 4, 3, 2 i 1. Prawe ramię, wdech i wydech. Z takim lekkim skrętem tułowia w prawą stronę, ale staramy się, żeby sylwetka była cały czas wyprostowana. Wdech i wydech. I 5, jeśli możecie. 4, 3, 2 i 1. Teraz lewe ramię. Wdech i wydech. Znowu bark. Łopatkę z lewej strony ciągniemy do tyłu. Wdech i wydech. I 5, 4, 3, 2 i 1. Prawe ramię, teraz na wysokości barku. Mamy tutaj nadgarstek zablokowany, łokieć jest lekko ugięty. Znowu z takim lekkim skrętem tułowia, nie za mocno. My bardziej chcemy, żeby pracowały mięśnie brzucha, nie tylko przednie, ale boczne. Wdech i wydech. Z takim lekkim przytrzymaniem z tyłu, żebyście mieli pewność, że mięśnie są pod kontrolą. Może jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Zmieniamy stronę. Wdech i wydech. Sylwetka ładnie wyprostowana. Wdech i wydech. Staram się trzymać dłoń, łokieć na tej samej wysokości. Może jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Ostatni raz. Teraz kołyszamy się na boki. Unosimy palce, dociskamy piętę do podłogi. Pilnujcie oddechu, pilnujcie jak siedzicie na piłce. Mam nadzieję, że ładna sylwetka wyprostowana. I jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Teraz stopy na zewnątrz i do środka.
Staram się nie podskakiwać na piłce. Pracują mięśnie brzucha, żeby sylwetka była dalej ładnie ustabilizowana. Wiem, że jest łatwo podskakiwać przy tym ruchu stóp, ale pracują mięśnie brzucha. Mięśnie nóg, kostki, kolana. I jeszcze 5 powtórzeń. 5. 4. 3. 2. I 1. Świetnie. Stopy, kolana ma szerokość bioder. Teraz już wersja trudniejsza na przemian. Raz lewa noga, raz prawa. Dociskajcie sobie dłonie do piłki, żeby utrzymać dobrą równowagę. Ale jeśli ktoś ma jeszcze problemy, to zróbcie kilka powtórzeń na jedną nogę i zmieńcie. Wdech stopy na podłodze, wydech unosimy. Wersja trudniejsza. Dłonie na biodrach, już nie na piłce. Albo przeciwne ramię, przeciwna noga. Macie kilka opcji w zależności jak mocno kontrolujecie tą równowagę na piłce. Ostatnie 4 powtórzenia, jeśli możecie. 4, 3, 2 i 1. Świetnie. Wstajemy. Stopy mamy szeroko. Dociskamy do piłki. Wdech. Siadamy mocno, dociskamy pośladki do piłki. Wydech, wstajemy, ale mamy piłkę cały czas w tym samym miejscu, bo przy ruchu do góry ściskamy piłkę nogami. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Znowu nie podskakujemy, to jest taki powolny, płynny ruch. Wstajemy, siadamy. Wdech, siedzimy na piłce. Głęboko, wydech, wstajemy. Wdech i wydech. Może jeszcze 5 powtórzeń. 5. Jeśli piłka ucieka do tyłu, to ją troszeczkę przesuńcie do przodu. 4. 3. 2. I 1. Świetnie. Przodem do piłki kładziemy prawą nogę, prawą stopę i kołyszemy piłkę do przodu rolujemy. Wdech do przodu, wydech do siebie. Znowu można się podeprzeć krzesłem, stołem, ścianą. Wersja zaawansowana, już bez pomocy. Na tyle jest mocna kontrola mięśni. Na tyle już mięśnie są wyrobione, że jesteście w stanie samodzielnie utrzymać tą pozycję na jednej nodze. Wdech i wydech. Może jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Zmiana nogi. Wdech i wydech. Mocno pracuje pośladek nogi, która jest na podłodze. Sylwetka jest wyprostowana. Nie przechylajcie się w przeciwnym kierunku. Czyli jeżeli lewa noga jest na piłce, to nie przechylamy się w prawo. Wdech
i wydech. Może jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Lewe kolano na podłodze, prawa noga z przodu. Możecie zacząć z piłką blisko ciała. Mocno ściągnięty pośladek lewej nogi, tej, która kolano jest na podłodze. Prawe ramię unosimy, wdech i wydech, skłon do boku. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wersja pierwsza, przy tym skłonie do lewej strony. Piłka jest bliżej nas, żeby pomagać nam utrzymywać balans. Albo wdech i wydech w odwrotnym kierunku. Wdech i wydech. Spróbujcie, która opcja bardziej Wam dzisiaj odpowiada. Tak, kiedy odstawiamy piłkę do zewnątrz, na zewnątrz, jest opcją trudniejszą. Bardziej pracują boczne mięśnie brzucha lewej strony. Wdech i wydech. Może jeszcze 5, 4, 3. Lewy pośladek cały czas pracuje. 2 i 1. Zmieniamy stronę. Teraz prawa strona, mocny pośladek. Dzięki temu, że jest ściągnięty, macie ustabilizowane biodra. Jeżeli rozluźnicie pośladek, to biodra będą się kołysały na boki. Kiedy ściągniemy ten pośladek, pracują mięśnie pośladka pleców i mięśni brzucha. I wtedy te biodra są stabilne. Wdech i wydech. Znowu ta wersja łatwiejsza, która w dalszym ciągu działa na te same mięśnie, ale ułatwia Wam utrzymywanie równowagi przy tym skłonie do prawej strony. Jeśli ktoś już jest bardziej zaawansowany, to robimy odwrotnie. Wdech i wydech na zewnątrz piłka. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2 i 1. Na kolanach stopy na szerokość bioder, żeby nie były stopy razem. I będziemy przetaczać piłkę z boku na bok. Chodzi o to, żebyśmy wykonali rotację górnej części ciała. Nie bioder, tylko górnej części ciała, czyli pośladki oba, lewy i prawy, mocno pracują. Także biodra są skierowane do przodu, a pracujemy od pasa w górę. Znowu mocne mięśnie brzucha. Zdrowy kręgosłup. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2 i 1. Ta sama pozycja, pokażę Wam z boku, co będziemy robić.
pośladki mocno ściągnięte, sylwetka jest wyprostowana. Piłkę nie tu na środku, tylko bliżej. Kładziemy dłonie, dociskamy i unosimy. Bez pochylania się do przodu, bo wtedy będziecie obciążać za bardzo plecy. My chcemy wzmocnić górną część ciała i mięśnie brzucha, czyli przy wdechu, piłka na podłodze, przy wydechu unosimy. Dociskając dłonie i uginając łokcie. Wdech i wydech. Pracują tylko przedramiona. Nie unosimy wysoko. Łokcie są ugięte. Ruch jest z łokcia. Wdech i wydech. Jeśli ktoś ma mniejszą piłkę, że ona nie leży na ziemi, bo musicie się po nią schylić, to wtedy nie kładziemy piłki na podłodze. Jeżeli macie taką dużą jak ja, to wdech na podłodze, wydech unosimy. Tylko żeby uaktywnić więcej mięśni, ściskamy tą piłkę. Czujcie, jak pracują ramiona, klatka piersiowa, ale również pośladki, tylna część pleców. Może jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2 i 1. Świetnie. Piłkę mamy z boku. Prawa noga wyprostowana. Opieramy łokieć. Wersja łatwiejsza blisko ciała, czyli dociskamy, dociągamy piłkę do siebie. Wersja trudniejsza już tutaj muszą mięśnie bardziej pracować, żeby utrzymać tą równowagę na piłce. I unosimy prawe ramię. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pośladki. Kolejne ćwiczenie, przy którym musimy mocno uaktywnić mięśnie pośladków, żeby znowu trzymać biodra w mocnej stabilizacji. Wdech i wydech. I 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana strony. Wersja łatwiejsza. Piłka blisko. Ciała opieramy lub mamy odstęp, dzięki czemu ta piłka bardziej się rusza i musimy uaktywnić więcej mięśni. Wdech do góry. Wydech, ramię do boku. Wdech i wydech. Świetnie. Może jeszcze 5 powtórzeń, jeśli możecie. 5. 4, 3, 2 i 1. Rozciągniemy górną część ciała, pozycja na kolanach, piłka przed nami i powoli przesuwam piłkę do przodu i opuszczamy klatkę piersiową. Wdech unosimy, wydech opuszczamy. Wdech. I wydech. Wersja łatwiejsza, piłka jest bliżej. Przedramiona opierają się na piłce, dzięki czemu nie schodzimy zbyt nisko. Wersja bardziej zaawansowana, ramiona są wyprostowane, mocno wyciągnięte do przodu. Pilnujcie głowy w linii z ramionami. Wdech i wydech. Może jeszcze 4 powtórzenia. 4, 3, 2 i 1. Zmienimy pozycję.
podpieramy się na łokciach. Tylko wypychajcie klatkę piersiową do przodu, tak jakbyście chcieli ściągnąć barki i łopatki bliżej siebie. Opieramy pięty na piłce i unosimy, dociągamy do siebie prawą nogę. Wdech, obie na piłce, wydech. Ciągniemy lewą, prawą nogę, prawe kolano w stronę klatki piersiowej. Wdech i wydech. Klatka piersiowa wysoko. Nie zaokrąglajcie pleców, tylko wyciągajcie klatkę piersiową do przodu, do góry. Wdech, noga na piłce, wydech, kolano do siebie. Świetnie. Wdech i wydech. I jeszcze 5, jeśli możecie. 4. 3. 2. 1. Zmiana nogi powolutku, żeby utrzymywać tą piłkę w tym samym miejscu. Wdech i wydech. Próbujcie ściągać mięśnie brzucha, szczególnie przy wydechu, kiedy ciągniemy kolano do klatki piersiowej. Sprawdźcie barki, łopatki mocno pracują, ciągniemy do tyłu. Wdech i wydech. Świetnie. Może jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Położymy się na plecach. Uniesiemy nogi. Staramy się oprzeć. Jeżeli nie macie takiej dużej mobilności w biodrach, to te kolana będą wyżej, ale i tak można tą piłkę ustawić na tych nogach. I teraz dłoni opieramy, wdech i przy wydechu unosimy. Wdech i wydech. Jeśli możecie, kolana bardziej na zewnątrz, w zależności jak mocno macie rozciągnięte mięśnie nóg i jaki jest zakres ruchu w waszych biodrach. Wdech, opuszczamy piłkę, wydech, unosimy. Jeżeli możecie, to na wyprostowanych ramionach. Wdech i wydech. Może jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2, 1. Powolutku opuszczamy piłkę i stopy na ziemię. Opieramy sobie obie pięty na piłce. Pamiętajcie, szerzej, łatwiej utrzymać równowagę, bliżej siebie, ale również z kolanami pracujemy w tej samej, ten sam odstęp między stopami i kolanami. Dłonie, ramiona wzdłuż ciała. I próbujemy unieść biodra. Wdech i wydech. Same biodra, plecy, szczególnie dolna część pleców zostaje blisko podłoża. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Ostatnie. 5, 4, 3, 2 i 1. Lewa stopa, noga cała na piłce. Prawym krzyżujemy i odstawiamy nogę na zewnątrz, żeby rozciągnąć pośladek, biodro z prawej strony. Jeśli mięśnie są bardziej rozciągnięte, to zamiast tutaj pod kolanem możemy oprzeć na udzie. Im bardziej wypychacie nogę do przodu, te prawe kolano, tym bardziej będziecie czuli
głębsze rozciąganie z prawej strony, ale żebyście nie przekrzywiali sylwetki. Lewe i prawe biodro jest dalej na podłodze. Możemy powolutku rozluźnić mięśnie karku, górnej części pleców, ruszając głową na boki. Wytrzymujemy jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Zmiana nogi. Znowu tak bliżej kostki, ale ten ruch kolana do przodu, lewego kolana, pozwoli Wam na rozciąganie lewej strony pośladek biodro. Bliżej kolana albo tu u góry. Jeżeli jesteście w stanie dalej te kolano wypychać do przodu. I znowu możemy ruszać głową na boki. Łącznie z oddechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. I jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. Ostatnia część naszych dzisiejszych ćwiczeń. Krótka sesja relaksacji. Możecie pozostać w tej pozycji z nogami wyżej. Pamiętajcie, jeżeli ktoś ma problemy z wysokim ciśnieniem, to lepiej, żeby ta głowa była wyżej niż serce, czyli wtedy nogi, stopy możemy sobie oprzeć na podłodze. Także przyjmijcie sobie wygodną pozycję. Jeżeli jesteście gotowi, to zamknijcie oczy. Starajcie się wsłuchać we własny oddech. Głębokie wdechy. Bardzo powolne wydechy. Oddychamy spokojnie, powoli. Staram się rozluźnić mięśnie głowy. Rozluźniamy naszą twarz. Rozluźniamy kark. Głębokie wdechy i spokojne wydechy. Teraz próbujemy rozluźnić barki. Lewy, prawy bark. Rozluźniamy ramiona, lewe, prawe ramię. Rozluźniamy mięśnie rąk, lewej i prawej dłoni. Głęboki wdech, powoli wydech. Teraz skupiamy swoją uwagę na naszych biodrach, pośladkach. Próbujemy rozluźnić lewy pośladek, lewe biodro, prawy pośladek, prawe biodro. Rozluźniam mięśnie nóg lewej i prawej nogi. Rozluźniamy stopy lewą, prawą stopę.
Oddychamy głęboko, spokojnie. Czujcie, jak wasze ciało robi się coraz cięższe, coraz bardziej rozluźnione. Wyobraźcie sobie, że z każdym wdechem dostarczacie nie tylko świeży tlen, ale również pozytywną energię do waszego całego ciała. A każdy wydech oczyszcza wasze ciało z negatywnych myśli, emocji, stresu. Głęboki wdech. Powoli wydech. Cieszcie się tą specjalną chwilą, która jest dla was, dla waszego ciała, dla waszego umysłu. Poczujcie, jak wasze ciało jest rozluźnione, zrelaksowane. Jeśli chcecie pozostać w stanie relaksacji dłużej, nie przeszkadzajcie sobie. Jeśli ktoś chciałby skończyć, bardzo powoli otwieramy oczy. Zaczynam poruszać palcami dłoni i stóp. Wyciągamy ramiona wysoko za głową, rozciągając wszystkie mięśnie. Powoli przekręcamy się na jeden bok. Nie spieszymy się. W swoim własnym tempie, jeśli jesteście gotowi, to powoli siadamy. Może to być na podłodze, może być na piłce. I głęboki wdech, wydech. Dziękuję bardzo za wasz czas, za udział w kolejnych ćwiczeniach z dużą piłką gimnastyczną. Tak jak pisaliście w komentarzach, wygląda, że się mało ruszamy w porównaniu do aerobiku. Rzeczywiście nie ma tego ruchu dużo, nie są to ćwiczenia dynamiczne, ale bardzo dobrze pracują tutaj wszystkie mięśnie. Także mimo, że się mało ruszamy, to czujecie jednak, że mięśnie pracują. Cieszę się bardzo, że wam się ćwiczenia podobają. Cieszę się z każdego waszego komentarza. Bardzo miło mi jest czytać wasze komentarze, że ćwiczenia na was działają, czujecie się lepiej, silniejsi, jeszcze jesteście zdrowsi, bo właśnie o to chodzi, żeby zmienić to nasze pokolenie seniorów, żeby było zdrowe i szczęśliwe. Jeżeli wam się podobały dzisiejsze ćwiczenia, dajcie kciuki do góry, polecajcie linki znajomym, bo działa. Dostałam komentarz, że jedna z pań została tutaj zwerbowana przez swoją sąsiadkę, także super, bo rzeczywiście takie ćwiczenia, które są przez kogoś, kogo znamy, zarekomendowane,
łatwiej będzie komuś się przekonać i spróbować tych ćwiczeń. I może nawet będziecie ćwiczyć razem. Także dziękuję za Wasz udział, za Wasz wkład, za Wasze wsparcie mojego kanału i życzę Wam miłej niedzieli. Zobaczymy się już w kolejnym odcinku za tydzień.